Siemanka, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Dzisiaj będę sprawdzał sobie Dodge'a Vipera. To jest wersja specjalna Horizon Edition. W ogóle nic tu nie grzebałem przy tuningu. Ale raz na Multiku Dawider, to jest taki gracz widz, który też jest moderatorem u mnie na Discordzie, wymiatał tym Viperem. Ja się tak zastanawiałem, skąd on tym Viperem tak wymiata. Jak on to robi, co on robi, że on taki dobry jest i że ten Viper tak rozwala system. Zwłaszcza, że ja wtedy całkiem niezłą furę miałem i tak myślę sobie, coś tu nie gra. I on mówi, że miał normalny tuning, ten standardowy Horizon. Słyszycie, prawda? Samochód brzmi okropnie niestety. To jest jakaś V10 albo V12 włożona standardowo. Mam takie coś przeczucie, że wbiłem na koniec tych zawodów i będzie trzeba zmienić samochód na inny. Ale właśnie chciałem sobie przetestować, jak on będzie się zachowywał na multiku. Czy rzeczywiście da radę z tymi wszystkimi ludźmi tutaj? Czy da radę pokonać kogokolwiek? Jak wiecie albo nie wiecie, boty w Forzie przeważnie są dużo trudniejsze, na tym najtrudniejszym poziomie oczywiście, niż granie online. Nie dlatego, że gracze są słabi czy coś tam, ale bardziej prawdopodobne jest, że gracz popełni jakiś błąd niż bot. No ale od tego są boty, żeby się szkolić i dobrze, że one są takie trudne, ale czasami można sobie powyrywać włos. Zawsze myślałem, że Viper to jest jakiś taki samochód, który bardzo ciężko jest opanować. W większości Need for Speedów właśnie on tak był robiony, że jak wybrałeś sobie Vipera, to najprawdopodobniej przegrałeś. Było ciężko nim jeździć. Oczywiście tam można było sobie jakoś przerobić, go dostosować, coś tam z nim zrobić, że jakoś tam w miarę jeździł. Ale w Forzie ten tuning jest jakiś koksiarski w stosunku do innych samochodów z tej klasy. Jaki on ma tutaj? Zobaczcie, on jest wymaksowany. To jest końcówka klasy S2. I on totalnie wymiata, zwłaszcza na prostych. Na zakrętach ponoć też najgorszy to on nie jest. I co ciekawe, on nie ma napędu na tył teraz zrobionego. Tu jest w miarę prosta droga. Zobaczymy, jak będzie przy wyjściu z zakrętu. Czy tam radę go opanować na deszczu. Na deszczu Vipera opanować w sumie 600 koni. Sorry, milion koni. Nie wiem, ile on ma koni, ale jest... No jest wykokszony totalnie. To jest wersja jakaś Horizon, która jest... Jakoś turbo doładowana po ile jak się powinno powiedzieć, jak jest 8 razy doładowany, to po 8 razy? 8 razy doładowany, nie wiem, no ale jest mocny skubaniec, na prostych wymiata. I widzę, że opanować go trudno nie jest, na deszczu, Vipera. Kurde, to jest nierealne wręcz. No ten samochód jest bardzo ciekawy i dlatego chcę go przetestować na multiku, zobaczymy jak mi pójdzie. Dobrze, i znowu deszcz. Już wystartowali. Ale widzę, że mają też samochody z klasy S2 i to raczej są szosówki, więc chyba dobrze trafiłem. Nie są to wyścigi offroadowe. Powinno mi jakoś pójść. Nie wiem, które to są też zawody. Nieważne. Widzę, że w mieście, więc tak trochę nie trafiłem. No nic, nie szkodzi. Może jakoś to będzie, ale rzuciło mnie teraz strasznie. Tutaj w lewo. Tu widzimy jakieś drifterów. Ferrari, proszę bardzo. Jak się tym hamuje? No, chyba całkiem dobrze. To się dopiero na wyścigu przekonamy, co ten samochód potrafi. Natomiast na deszczu jest całkiem spoko. To jest właśnie dziwne. Ja nie mogę wyjść z podziwu tego samochodu. Dlatego chcę go przetestować na odcinku i sprawdzić, czy rzeczywiście ten motherfucker na tym standardowym tuningu Horizon jest taki dobry. Ej, to są drugie zawody. Także jeszcze sporo przed nami. Zobaczymy jak pójdzie. Jak będzie tutaj deszcz, to będzie trochę lipa. Ogólnie, jeśli chodzi o start, no to... No wiadomo, jest słabo, no to napęd na tył, bez tej kontroli trakcji. Ciężko jest opanować samochód z taką mocą. No ale nie ma się co przejmować. Powoli sobie zaczniemy i tak na wyścigu później można rozstrzygnąć, jak to będzie wyglądało. Uwaga, uwaga, deszcz. No to niedobrze. Czy ja tu widziałem Lycana Hypersport? Ciężko powiedzieć. Coś tam stało, ale chyba nie Lycan. Nie, nie widzę, żeby tu był. To był ten chyba Zenvo ST1. Taki dziwny. Lycanem nikt nie jeździ. Właśnie mało kto jeździ tym Lycanem. Ciekawe czemu. Dobra, tu nie ma co. Tu trzeba od razu trójkę wbijać, bo...
O, ktoś mi dał dupshota, ale takiego trochę destabilizacyjnego. Uwaga, skupienie. Klasa S2 w mieście, no brawo. Tak to nie rób. Gaz. O, shit. No trochę driftujące, jest przy wyjściu zakrętu ciężko. Ale da się opanować, właśnie to jest najciekawsze, że w deszczu taki samochód. O, się dobra. Mogłem tego nie mówić jednak. Mogłem tego nie mówić. Zawsze śpieszę się z tą opinią. Jakikolwiek samochód testuję podczas wyścigu, nigdy nie powinienem mówić, że ten samochód jest dobry. To znaczy, on może rzeczywiście jest dobry i fajnie się nim jeździ, ale podczas wyścigu zawsze wychodzi coś zupełnie odwrotnego. Mimo że chociaż przed wyścigiem jeździłem fantastycznie i tam sobie przed odcinkiem fajnie grałem i było okej, to na odcinku powiem, że jest świetny i zaraz będzie dupa zbita. Nie no, mam prawo tutaj mieć problemy, bo mamy deszcz, samochód potężny z napędem na tył. Trudno go jest opanować. Więc no, jakby nie patrzeć, jestem troszeczkę usprawiedliwiony, tak? Mogę sobie po prostu starać powoli jeździć w miarę czysto, próbować wychodzić z tych zakrętów tak, żeby mniej więcej... Zobaczcie, ja mam tu na prosto... Prosto mam samochód ustawiony i gaz, i nic to nie daje, no. Ale jak już się już trochę rozpędzimy, to okazuje się, że samochodzik bardzo fajnie się trzyma drogi, wbrew pozorom. Na deszczu mam przerąbane. Jak będą wszystkie zawody na deszczu, wyścigi, to no, raczej nie liczcie na to, że osiągnę tu jakiś dobry wynik. Tam z przodu jakieś koksy jeżdżą. Szanuję zawsze graczy, którzy dobrze jeżdżą z samochodami z napędem na tył. Jeszcze bez wspomagań. Szanuję bardzo. A, właśnie, wiecie co? Zauważyłem coś ciekawego. To znaczy, ktoś mi w komentarzu pod filmem ostatnim z Fordzy napisał ciekawą rzecz i postanowiłem to sprawdzić. Okazuje się, że jeśli włączymy sobie tryb symulacyjny w Fordzie i weźmiemy jakiś samochód i będziemy jeździć nim około 800 mil, czyli to jest jakieś ponad 1000 km, to skończy nam się paliwo. Tylko musimy w ciągu jednym jeździć cały czas jednym samochodem, tak? Na przykład tam jakimś sobie wybrać, powiedzmy tego Vipera. Ja nie wiem, czy rzeczywiście takie samochody sportowe mają zasięg 800 mil na jednym baku. To jest takie zagadkowe. Wydaje mi się, że jednak szybciej to paliwo powinno się zużyć. Sporo szybciej. To by też było ciekawe w Fordzie, gdyby było na przykład tak, że masz jechać ekonomicznie samochodem. Ma ci starczyć paliwa do końca wyścigu, bo jak nie, to przegrasz. Taki tryb powinien być. No jak dodali na przykład... Hot Wheels, to mogliby dodać coś w rodzaju eco-drivingu. Wyobrażacie sobie to? Eco-driving w Fordzie. Zawody eco-drivingowe. Musisz dojechać do celu, mając tylko 2 litry paliwa. A musisz przejechać tam 100 km. Powodzenia ci życzę. To od razu co? 6? Albo 7? I gaz. Chociaż clean racing miałem, zobaczcie. Dajcie spokój. Szkoda gadać. Ale ktoś tutaj też ma Vipera Horizon Edition i też ma tego samego Vipera co ja. I jest na czwartej pozycji, był na czwartej pozycji. Całkiem dobrze mu idzie. A ciekawe jakbym ja sobie... Właśnie to jest takie niefajne trochę, bo nie wiem, czy ten gracz jeździ na wspomagaczach, czy też bez. I oczywiście ktoś tam może powiedzieć, a tak możesz sobie te wspomagacze, przecież każdy samochód teraz ma kontrolę trakcji. Ale wiesz, jaką miałem satysfakcję, jak uda mi się wysoką pozycję zająć samochodem, który jest trudny do opanowania i bez wszystkich wspomagaczy, to jest coś, naprawdę to jest coś. No i on jak się rozbuja, to już się rozbuja. Problem w tym, że wyjść z zakrętu nim jakoś sensownie nie jest tak łatwo. Trzymam. Gaz do dechy, dopiero teraz. Także ciężko na tym deszczu wykorzystać kiedykolwiek tę moc. No ale takie są uroki Fordzy. Nigdy nie wiesz, na jakie zawody wbijesz.
na jakie mistrzostwa, jakie się właśnie odbywają. Hop, 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 hop. I chyba będę drugi przy celu. Całkiem nieźle, tak myślę. O, skills 310. Nie najlepiej, co? Mam... Weź, trzymajcie kciuki teraz. Kciukasy trzymajcie, żeby nie było deszczu, bo kurde, no kto to widział Viperem zapierniczać na deszczu? Cholera, ciężko jest, ciężko. Widzę, że ten gościu w Zenwo taki jakiś niezły jest, chociaż to chyba drifter był. Widziałem, że tam driftował. City Streets Sprint, nie podoba mi się ta nazwa. Znowu będziemy po mieście latać, ale chyba nie ma deszczu. Dalej jest noc, ale deszczu chyba nie ma. To dobry znak, spróbujmy. Startuję z środka stawki. Od razu trójka, nie ma co. Ja nie wiem, po co są te biegi tutaj. Zwłaszcza jedynka i dwójka. Nie wiem, naprawdę nie wiem, po co w tym samochodzie te biegi są. Tutaj się z trójki rusza normalnie. Poważnie. I to jeszcze mieli na tej trójce. Ja tutaj na połowie gazu teraz wyjeżdżałem z zakrętu. Gdzie się wpychasz? Myślisz, że nie znam tego triku? Hehe, gościu. O, ho, patrzcie go. Na razicho. A właśnie odkryłem, do czego są te biegi. Jedynka i dwójka. Shit, jak ja nie widzę... Nienawidzę tych porozwalanych po drodze rzeczy. To strasznie mi ps... Nie, jazdę. Wiem, do czego jest jedynka i dwójka. Jest do hamowania. Kurde. No nie wi... Zawsze mnie to gówno gdzieś tam zatrzyma. Jakaś porozrzucana lampa. I tego się tak nie widzi. Myślisz, a dobra, jak w GTA. Weźmiesz to, po prostu przejedziesz i gitara. Jak mnie zostawili z tyłu? Ja pierdziu, tym samochodem ciężko jest ruszyć. Widzicie, to jest to. To jest właśnie to, jak pochwaliłem ten samochód na początku. Ktoś nam nim wymiotał, bo zajebiście jeździł, ale fajnie, ja też tak chcę. I dupa zbita. Jedyne co, to ja mogę gdzieś tam popróbować na prostej, ale cały czas jedziemy jakieś takie miejskie traski. Dajcie Eno mi jakieś coś dłuższego do jazdy. Jeszcze ostatni wyścig może uratuje sytuację, ale wątpię, bo jak już wszystkie wyścigi są stylizowane takie na miejskie, no to już ostatni też będzie raczej taki miejski bardziej. No zakręty bierze całkiem przyzwoicie ten Viper, no. Uwaga, uwaga, uwaga! To jest spory sukces, że udało się ukończyć, naprawdę. Wszyscy na mnie czekali, patrzyli się na Viperka, a tu gość z Viperem na trzecim miejscu, proszę bardzo. Chylę czoła, naprawdę. Ciężkie auto do jazdy. Nie polecam. Dla osób, które mają słabe nerwy, zwłaszcza. Dajcie spokój. Ale za Clean Racing dostałem 3000, więc o, mam tylko o ponad połowę mniej punktów od najlepszego gościa. No, co czyni mnie na 8 pozycji, sprawia, że jestem na 8 pozycji. O, mamy dzień. Może teraz będę widział, gdzie jadę. Dusić go tą czwórką od razu. Nie, znowu będziemy mieli w mieście ekstra. Szóstełka, proszę bardzo. Cztery paki będą? Goni ultimę. Ach, cholera, szóstka jest już ostatnim biegiem w Viperko. Coś mnie tam goni z tyłu. Shit! Jaka prędkość. Ho, ho, ho. Wyjazd, ty pick-upie. Nie no, tutaj zbyt duże koksy są.
No ale jak już się rozbuja, to się rozbuja. Ale na tych wyższych prędkościach i tak jest ciężki do opanowania. To nie są... Za cholera. Za ciężko mi jest w nim, no. Za ciężko ludzkowi. Ale jeszcze się coś tam pościgamy innymi samochodami. W klasie S2 jest w czym wybierać. Ja mam parę fajnych furek stunigowanych w tej klasie i na pewno co by coś tam jeszcze potestuję. Pagani Zonda R. Właśnie, Zonda R byśmy przetestowali. Może postaram się na następny odcinek spróbować Zondy R. Ciekawe jak się popisze w tym samochodzie. Nie chcę nic mówić na temat tego samochodu, ale podejrzewam, że będzie podobnie jak z Viperem, bo już mam w głowie taką myśl, że no fajnie mi się jeździło tą Zondą R, fajnie, ale założę się, że jak powiem na odcinku, podczas wyścigu zwłaszcza, że ten samochód jest dobry, koniec. Ale Viper jest dobry, można nim fajnie jeździć, widziałem, że była osoba, która naprawdę wymiatała tym Viperkiem, to nie jest tak, że jest nie do opanowania. Jest trudny, na pewno, można sobie powyrywać włosy z głowy, albo z głowy. Porsche 918 mi się fajnie jeździło. Ostatnio można było wygrać w Forzatonie. W końcu, bo kurczę, ja tam pominąłem ten pierwszy Forzaton, gdzie się wygrywało tą Porschawę. No i startuję z końca stawki, ale mi to nie przeszkadza. Przecież mogę z nimi wszystkimi wygrać. Ciskamy tutaj. Zaraz będzie ostry zakręt i tutaj po bandzie wszyscy polecą, ja nie. Ja nie będę taki. O, cholera. Co ten tak tutaj po ścianach lata? Dawaj, dawaj, okej. Ale mi się traski wybrały. Sam raz dla Vipera, no. Ten tutaj cały czas próbuje mnie zgwałcić. Chłopie, ja w Viperze jadę, ja nie mam napędu na cztery koła, jak ty w tym quattro. Znowu to samo widzieliście? Patrzcie tylko na mapkę, cały czas próbuję. Co, zrobimy z niego, zrobimy mu psikusa małego, uwaga. Aaaa, kurczę, nie dał się nabrać, przyhamował. Ale był jeden taki moment, że przyhamowałem i on wleciał w lukę. Gaz, 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 gaz. I tutaj będzie taki chillowy zakręt, tam można pozycję zyskać albo stracić. O właśnie, i tak, wyskocznia, fantastycznie. Myślałem, że jednak, ach, nic tam nie będzie. Ale chyba nie będę ostatni, słuchajcie, bo ktoś tam z tyłu został chyba. Ech, no nie pykło. No nie pykło, ktoś tam z tyłu został w Porsche 918. Ktoś z tyłu został w tej fajnej Porschawie. Nie wierzę w to. Która pozycja w generalce? No nie byłem od początku mistrzostwa, ale powiem wam, że... O, Horizon Edition Car. Dostałem 5000 za to. Powinienem chyba wysoko być jakoś tam. Clean Racing, 2700. Całkiem niezły wynik. Szósta pozycja. Dobra no, chyba nie poszło tak źle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie, jakie wy mieliście doświadczenia z tym Viperem. Jak dla mnie ciężki samochód. No ale sam jestem sobie winien, pochwaliłem go za wcześnie. Trzymajcie się, na razie.